Konnichiwa. W tym krótkim odcinku pokażę Ci, jak odróżnić te dwa znaki. Na początek powiem o znaczeniach tych poszczególnych znaków. Pierwszy, ten po lewej, oznacza jeszcze nie. Więcej o tym znaku omawiam w tym odcinku, do którego link i odnośnik pojawi się tutaj. I teraz tak, czytanie tego znaku oniomi to mi. I to sobie wykorzystamy później do zapamiętania, do odróżnienia tych znaków. Można to spotkać na przykład w takim słowie jak midoku, czyli że coś jest jeszcze nieprzeczytane, na przykład wiadomość w Messengerze czy tego typu komunikatorach. Drugi znak spotykamy w takim słowie jak shuumatsu, czyli koniec tygodnia, więc weekend. I ten znak oznacza ogólnie koniec czegoś. Shuumatsu, koniec tygodnia. I teraz jak rozróżnić te dwa znaki, które na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to zauważymy, że w znaku mi górna kreska jest krótsza od dolnej. Więc jeżeli zapiszemy te dwie kreski, to pojawi nam się znak podobny do znaku katakany ni lub kanji ni, czyli dwa. I tutaj wykorzystamy sobie to, że ni brzmi podobnie jak mi, więc jak zauważymy te dwie kreski, które są podobne do katakany ni, to możemy sobie skojarzyć, że ni, mi brzmi podobnie, więc będzie to na pewno mi. Natomiast drugi znak, no górną kreskę ma dłuższą i dolną krótszą, więc wygląda to w ten sposób. Więc tutaj trzeba będzie pamiętać, że to nie jest mi, czyli na pewno nie będzie to mi, tylko właśnie to drugie, czyli matsu. Więc trzeba będzie ten oddzielnie zapamiętać, natomiast ten skojarzyć z wymową ni, mi, co jest bardzo podobne. To tyle. Mam nadzieję, że to krótkie skojarzenie pomoże w rozróżnieniu tych znaków. Dajcie znać, czy to Wam pomogło.